Witajcie serdecznie. Dzisiaj naszym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Niziołek, senior mentorka HR Razem, ale też wieloletni, seryjny dyrektor personalna, ale z bardzo wyraźnym biznesowymi korzeniami, bo Ania trafiła do HR-u nie z HR-u, tylko z biznesu. O tym sama za chwileczkę opowie, a więc gościmy Anię, gościmy Was, ale też jesteśmy gośćmi u niej, bo to też taka formuła, że de facto to ona nas troszeczkę zaprasza do swojego świata, więc takie tutaj zaproszenie. Dzisiaj rozwój przywódczy w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze rozwój przywódczy w ogóle, jak prowadzić rozwój przywódczy w organizacji, ale też w jaki sposób rozwijać swoje przywództwo jako HR-owiec czy HR-ówka. Nie wiem, czy to nie brzmi jakoś pejoratywnie, mam nadzieję, że nie. No i to wokół tego. W trzech słowach, zanim wejdziemy w merytorykę, ten program, wszystko o nim znajduje się na stronach. Jeżeli nie, jest Ewa Drzeńska, nasz koordynatorka, która udziela wszystkich niezbędnych informacji. Co do zasady, grupy mentoringowe w obszarach merytorycznych, w tym przypadku rozwój przywódczy, mniej więcej 9 miesięcy, wstępnie 10 spotkań, choć grupy czasami sobie to przesuwają w lewo, w prawo, w zależności od tego, czego potrzebują. Grupy 3 do 5 osób, w tej chwili 200 absolwentów, to jest już 9. edycja, szykujemy się do 10., która być może, taki sekrecik, będzie międzynarodowa. Bardzo skrupulatnie, najczęściej poprzez wewnętrzne rekomendacje dobierani mentorzy, mentorki, ale też zacna grupa pracodawców, firm, które są jakby reprezentowane w tym programie, w związku z tym, że korzystamy nie tylko z wiedzy samego mentora czy mentorki, ale również z wiedzy mentee i organizacji, które reprezentują. Więc mikro środowisko uczenia się, z jednej strony wymiany różnych informacji, a z drugiej strony po prostu współdziałania i współpracy na czas trwania programu i na później. Tak w największym skrócie. Więcej informacji będzie, czy jest dostępne w filmiku, który nakreśliliśmy kilka dni temu. No ale to znajdziecie to wszystko albo na YouTube HR Razem, albo na Facebook HR Razem, albo na stronie HR Razem. Więc nie przeciągając więcej, zaczynamy. Aniu, bardzo jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za zaproszenie nas do tej rozmowy. Od czego byśmy zaczęli? No, dlaczego w ogóle rozwój przywódczy w HR-ze, dla HR-owców i dlaczego akurat HR się ma tym zajmować? Po pierwsze, dzień dobry, Pawle. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj to spotkanie i że to jest takie wzajemne spotkanie. To jest ważne to, co powiedziałeś. Z jednej strony ty zapraszasz różnych gości, mentorów do tej rozmowy. Z drugiej strony my jako mentorzy możemy też zaprosić Was oraz przyszłych uczestników tego programu HR Razem do naszego świata, żeby też nas poznali lepiej, żeby też mieli okazję zobaczyć, co ich może czekać w ramach tej 10-miesięcznej podróży, o której Ty powiedziałeś. Zadałeś pytanie, dlaczego rozwój przywódczy? Wiesz, ja zawsze mam takie w głowie, pamiętam taką słowę, w trudnych czasach potrzebujemy silnych liderów. Ja bym powiedziała, wiesz, nieważne w jakich czasach, czasy zawsze są trudne i zawsze będziemy jakoś tam o tych rzeczach mówić, ale my po prostu potrzebujemy silnych liderów. Dlaczego? Dlatego, że oni są tak naprawdę szansą rozwoju każdej organizacji, i oni tak naprawdę dzięki ludziom, którymi zarządzają, są w stanie budować organizację, są w stanie wesprzeć jej rozwój i to, co najważniejsze, wydobyć z tych swoich ludzi to, co najpiękniejsze i najlepsze, żeby byli też najlepszą wersją samych siebie. I myślę sobie, że dlatego ten rozwój przywódczy uważam za jeden z takich najważniejszych elementów i takich filarów związanych ze wsparciem HR-owym również, dlatego że wiesz, no ten HR to wiadomo, czasy pani kadrowej już dawno minęły. Mieliśmy sporo dyskusji o tej transformacji HR-u w ramach też modelu Urlicha, a teraz jak popatrzymy na nowe trendy związane z rozwojem HR-u, rzeczywiście wsparcie takie strategiczne w ramach rozwoju organizacji jest szalenie ważne i tym elementem, który rzeczywiście bardzo wspiera ten rozwój, to jest ten rozwój
przywódczy. Stąd też bardzo się cieszę, że również tutaj rozpoczęliśmy, my mieliśmy już z tego co pamiętam taką grupę w ubiegłej edycji i fajnie, że ją kontynuujemy, dlatego że z jednej strony to jest to, o czym właśnie powiedziałam, ale z drugiej strony te czasy, w których żyjemy, się szalenie zmieniają i ty wiesz, że ja zawsze mówię o tej technologii, bo to jest dla mnie gdzieś ważne, że technologia, która tak błyskawicznie weszła w nasze życie osobiste, biznesowe, no zmienia świat, zmienia nas i teraz my jako osoby odpowiedzialne za ludzi, za ich też well-being, za ich obszar rozwojowy i ostatecznie też za wyniki, co jest najważniejsze, musimy zadbać, żeby oni w tej rzeczywistości, która szybko się zmienia, też znaleźli swoje miejsce, żeby ten kontakt, ja zawsze jestem za tym kontaktem human to human, z wykorzystaniem maksymalnie tego, co daje nam współczesna technologia. Wow. To wybrzmiał tutaj taki akcent strategicznych tych trendów, więc faktycznie to tak... Faktycznie w jednej z rozmów mieliśmy taki wątek, który się nazywa zasadnicza zmiana roli, którą HR odgrywa w dzisiejszym biznesie, zwłaszcza polskim biznesie, bo nie dość, że pandemia i wszystkie konsekwencje tej pandemii, ale też wojna i wszystkie konsekwencje tej wojny, którą mamy tutaj niedaleczko. I faktycznie HR został zaproszony do dużo bardziej strategicznej roli, polski HR szczególnie na poziomie takim zarządczym, no a z drugiej strony świetnie się sprawdził, trzeba sobie to powiedzieć, tam w wielu przypadkach ten polski HR naprawdę dowiózł to, co było do dowiezienia i dalej dowozi, no ale przed nami też wyzwania, na przykład demograficzne, prawda, generacja ta młoda, ale też ta srebrna tak zwana, ale też coraz więcej pracowników z zagranicy, no, modyfikujące się jak w kalejdoskopie po prostu środowisko pracy, praca hybrydowa, no po prostu tysiąc wyzwań, no i to są. Technologia w pewnym sensie jest prosta, tak jak to Peter Drucker powiedział, że kultura zjadza strategię na śniadanie, więc tak, tak, kultura zjadza technologię na śniadanie również, jak wiemy. No i tutaj nasza rola, a naszą rolą jest tworzenie jakichś schematów, systemów, podpowiedzi, natomiast potem to jest po prostu robione przez średnią kadrę menedżerską, wyższą kadrę menedżerską, ale też czasami w cudzysłowie teraz powiem specjalisty, szeregowego człowieka, który albo wychodzi z inicjatywą, albo daje to, co ma w sobie najlepsze, albo po prostu gdzieś tam się chowa po kątach i czeka do kolejnego miesiąca, do kolejnego paska z wypłatą i się nie angażuje, prawda? Z takich czy z innych powodów, czasami również po prostu obciążenia, stresem i tak dalej, więc strategicznie, ale z drugiej strony, kurczę, rozwój przywódcy to jest też fan. Ale absolutnie tak, wiesz, no myślę sobie, wiesz, nie bez kozery, wiesz, stawiają na ten swój rozwój, szczególnie w obszarze przywódczym, ludzie, którzy lubią wyzwania, którzy lubią, wiesz, tą energię, bo to jest energia, słuchaj, którą trzeba w jakiś sposób wykorzystać, którą mam w sobie, tak? Jestem, mam taką tą taką radość, wiesz, w robieniu czegoś nowego, ulepszaniu, wiesz, właśnie wykorzystywaniu innych w realizacji moich celów, to są takie rzeczywiście elementy, które są ważne w DNA lidera i przez to myślę, że to jest ten fan, o którym ty mówisz. I wracając jeszcze do tego, co ty powiedziałeś o tym, że HR szczególnie polski dowiózł. Ja myślę, że pracując teraz też w strukturach regionalnych i mając też wiele kontaktów takich międzynarodowych, ja myślę, że my jako HR-owcy ogólnie na świecie powinniśmy być dumni właśnie z tego, w jaki sposób wspieraliśmy ludzi w trudnych momentach właśnie pandemicznych i w jaki sposób de facto zrealizowaliśmy wiele celów biznesowych, bo wiecie, tam było dużo znaków zapytania. My naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to, co robimy, to rzeczywiście w danym, wydawało nam się, że robimy najlepsze rzeczy, ale to była świetna okazja, właśnie taki trudna sytuacja związana z pandemią, to, że musieliśmy nagle zmienić w ogóle styl pracy, musieliśmy nagle zmodyfikować wszystkie spotkania, przeorganizować zadania, właśnie stworzyć hybrydowy sposób pracy, pomóc liderom
aby oni mogli pomóc swoim ludziom, to było naprawdę ciężkie zadanie. Ja pamiętam, kiedy rozmawiałam z zarządem i będąc właśnie dyrektorem HR-u w tym najtrudniejszym momencie, czyli w 2020 roku, początek 2020 roku, mieliśmy różne scenariusze w głowach, jak pewne rzeczy jak pewnymi rzeczami zarządzić, co się wydarzy w sytuacji ABCD, ale jednocześnie ciągle myśląc o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. I to w wielu obszarach. I wiesz, i to myślę, że to jest ta kwintesencja tego leadershipu, czyli myślenie ciągle, wiesz, w tych dwóch wymiarach, z jednej strony biznes, ale z drugiej strony ludzie. I myślę, że to jest takie, wiesz, ta potrzeba tego balansu plus fun, o którym mówisz, to jest takie dobre połączenie. Ja kiedyś słyszałam takie fajne określenie, kim jest lider. Lider ma jedno zadanie, Paweł, nie wiem, czy wiesz. Może masz jakiś pomysł, jakie ma jedno zadanie lider? Nie będę próbował tutaj, bo i tak nie zgadnę, czyli tak, no, jakie? To bardzo, bardzo fajne, bo wiesz, to jest po angielsku było, to on ma tylko care, on ma robić care, a co to znaczy care? Ale w tym care, czyli rzeczywiście zadbać, tak? W tym care pod tym C, czyli K mówi connect, czyli mam być połączony, mam być blisko. Okay. Pod A to jest słowo achieve, czyli mam osiągać, tak? Pod R to są results, czyli rezultaty, a na, czyli E, czyli I, mówimy engaged, engagement, czyli mam engage people. I myślę sobie, że to było naprawdę fajne, wiesz, takie podsumowanie trochę tych najważniejszych rzeczy, które są jakby w tym takim DNA lidera. Tak. No właśnie, bo to jest tak, z jednej strony lidera, w sensie jak myślimy o liderze, to myślimy o menedżerze, koordynatorze, liderze, ale z drugiej strony ja jako HR, tak? No bo przy tym stole siadłem, zaproszono nas, czy wprosiliśmy się, czy jakkolwiek, no i tutaj trzeba to po prostu się też wzmacniać, prawda? Tu jest również ta perspektywa. Absolutnie, bo myślę, że szczególnie w kontekście rozwoju przywódczego, HR ma bardzo dużo do powiedzenia w ramach rozwoju ludzi, bo my de facto tworzymy pewne rozwiązania, które następnie przekazujemy innym, żeby oni je wdrożyli. Myślę, że to jest ważna rola, żeby rzeczywiście stworzyć takie narzędzia i dać tym liderom takie i narzędzia, i doświadczenia, żeby oni mogli być efektywni. Bo my mówimy tak naprawdę zawsze o skutecznym menadżerze, czyli takim, który dostarcza wyniki, który dostarcza w różnych obszarach. I my jako HR strategicznie musimy myśleć o tym, co jest potrzebne również w przyszłości takiemu liderowi, żeby był przygotowany na kolejne zmiany. Czyli nasza rola jest naprawdę bardzo strategiczna w kontekście budowania pewnych programów, narzędzi wspierających ten rozwój. No, nie tylko rozwój, no bo można powiedzieć tak, że znaczy tak, jestem ciekaw, jak ty postrzegasz największe wyzwanie związane z rozwojem przywódczym, bo ja jak tak startując ten wątek, to myślę sobie, że jedno z wyzwań to jest to, że ten rozwój przywódczy tak naprawdę zaczyna się, on jest po prostu bardzo wielowątkowy, bo zaczyna się od rekrutacji de facto, nie? Bo jakby kogo w ogóle chcemy przyciągnąć, o jakie charakterystyki człowieka, no bo potem jak identyfikować ten potencjał, czy potencjał faktycznie jest, czy go nie ma, potem jak go rozwijać, w którą stronę, jak go ukierunkowywać i jakimi metodami, nie? Jak monitorować to, czy ten postęp następuje, czy nie. Wyniki jedna sprawa, zaangażowanie druga sprawa, no ale są jeszcze inne rzeczy, talenty, nie talenty i tak dalej. Więc to jest taka, akurat rozwój przywódczy to jest taka bardzo wszechstronna historia, bo i przywództwo ludziom, ale też przywództwo biznesowi, ale też przywództwo procesom, przywództwo też rynkowe, no bo też część z nas jest wyeksponowana na rynek, czy to dostawców, czy klientów, taki też wybieramy jakiś wpływ po prostu, no nie tak na poziomie to jest z takiego osobistego poziomu. A jak ty widzisz największe wyzwania właśnie w rozwoju przywódczym, takim naszym osobistym jako HR-ów i też na poziomie organizacyjnym? Myślę, że tak z punktu widzenia HR-owego myślę, największym wyzwaniem mamy, to jest temat związany z budowaniem sukcesji. Ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za to, że dzięki tej sukcesji mamy zabezpieczony biznes, a będziemy mieć zabezpieczony biznes, jeżeli będziemy mieć rzeczywiście właściwych ludzi na właściwym miejscu. I szczególnie tu chodzi, myślę, o te takie najbardziej senioralne role, czyli jak przygotować tego lidera do tego, żeby jak przygotować mojego następcę do tego, żeby był gotowy w momencie, kiedy ja będę gotowa objąć moją rolę
i żeby wszystko, wiesz, dalej jechało. Więc myślę, że z punktu widzenia HR-owego to jest taka najbardziej, najważniejsza rzecz, budowanie sukcesji, dobrej sukcesji, tak? Co to znaczy budowanie tej sukcesji, kogo my potrzebujemy. I właśnie, wiesz, znowu to jest takie myślenie w kategorii nie tu i teraz, tylko właśnie znowu przyszłościowe. Znaczy, co muszę ja jako HR sprawdzić, zweryfikować, zmodyfikować, co muszę, gdzie muszę na pewno znaleźć te obszary, które wymagają jakiegoś rozwoju, wsparcia i jaki sposób te gapy, które mamy, czyli obszary rozwojowe, zarządzić nimi, żeby de facto ta osoba za te kilka, nie wiem, miesięcy czy też kilka lat była gotowa do objęcia stanowiska, na którym nam najbardziej zależy. I powiem szczerze, to jest też bardzo drażliwy temat, szczególnie jak rozmawiam z liderami, wiesz, no każdy ma taką, wiesz, no wiele osób ma taką gdzieś wewnętrzną barierę mówienia o swoim sukcesorze. Myślę, że to jest i to jest coś, czym też powinniśmy zmienić. My jako HR na to mamy wpływ, takie budowanie mindsetu, dlaczego nam jest to potrzebne, dlaczego ja potrzebuję silnego sukcesora ze sobą, dlaczego ja potrzebuję osobę, która kiedyś mnie zastąpi. No, jeżeli ja chcę się rozwijać, to wiadomo, że to jest jedyna szansa, kiedy znajdę kogoś, to jest moja odpowiedzialność, że ja znajdę kogoś i wesprę kogoś, kto będzie moim świetnym następcą. I to może być w górę, to może być w bok, to może być nowy temat typu cyfrowa transformacja, coś tam, no cokolwiek. W każdym razie, jeżeli nie chcę przez następne 3 lata robić to, co robiłem przez ostatnie 10, no to jak nie będę miał tej osoby, która mnie dobrze zastąpi, a nawet lepiej, no to będę miał tutaj ograniczenie. Rozumiem, że to uważasz za największe wyzwanie. Tak, i myślę, że to jest takie, wiesz, takie wspólne też działanie pomiędzy HR-em a biznesem. Dlatego, że my jako HR możemy, tak jak powiedziałam, dostarczyć narzędzia, zmapować różne rzeczy, dostosować do tego, co nam się wydaje, ale tak naprawdę musimy odpowiedzieć na realne potrzeby biznesowe. Jeśli my nie rozumiemy tego, czego biznes będzie potrzebował za kilka lat, to nie dostarczymy. To znowu będzie HR wymyślił, coś jest wdrożone i nie działa. Ale to nie o to chodzi. HR ma wymyślić, HR mamy to wspólnie przetestować i zmodyfikować w zależności od tego, tak, gdzie mamy, gdzie są te obszary, które wymagają modyfikacji. Tak. A dla HR-u, jeżeli mówimy o rozwoju przywództwa samego HR-u i samych HR-owców, i to na wszystkich poziomach, i specjalisty, i menedżera, i dyrektora? W ramach rozwoju przywództwa? Wiesz co, ja myślę, że to jest ciągle budowanie takiej świadomości też biznesowej. Dlaczego my w ogóle pewne rzeczy, w tym właśnie rozwój przywództwa, stawiamy jako taką jeden z ważniejszych elementów. Myślę, że to, o czym zaczęliśmy tą rozmowę, czyli o strategicznej roli HR-u, myślę, że to jest taki niekończący się wątek, bo jeśli zapowiesz mi o wyzwaniach, to myślę, że to jest znowu najważniejsze wyzwanie z punktu widzenia budowania świadomości, dlaczego my pewne rzeczy robimy, po co one są, czy one mają rzeczywiście sens, czy my tworząc, nie wiem, program mentoringowy, czy tworząc program rozwoju talentów, czy tworząc program, nie wiem, związany z budowaniem i edukowaniem ludzi a propos stylów przywódczych. Wiesz, to możemy wrzucić mnóstwo różnych elementów. Czy my to naprawdę, czy to, co robimy, ma sens i czy to tak naprawdę wspiera długofalowy rozwój naszego biznesu? Myślę, że to jest ciągle największe wyzwanie, które mamy w HR-ze. I teraz wraca, i teraz zanurkowywując do grupy mentoringowej, czyli takiej mikrospołeczności, która podejmuje takie wyzwanie, zobowiązanie, że będzie sobie nawzajem towarzyszyła, tak, w obszarze rozwoju przywódczego w tym przypadku, to z twoich doświadczeń, bo to już jest któryś raz kolejny, który ty występujesz jako mentorka programu HR Razem, co jest taką podstawową wartością jakby i co przewidujesz, że będzie tym razem w twojej grupie rozwój przywódczy? Ja myślę, że niezależnie od tematu, o którym będziemy rozmawiać, to, co jest wyjątkowe w programie HR Razem, to jest ta wymiana. My się spotykamy w bardzo
unikalnych grupach i szczególne tutaj chciałam złożyć podziękowanie na ręce osób, które dobierają osoby w pary i dobierają do grup. Dlatego, że naprawdę te grupy, które do tej pory miałam okazję prowadzić, a było ich bodajże już 6 z różnych obszarów HR-owych, zawsze były świetnie dobrane. I to, co było stanowiło wyjątkowości tej grupy, to grupa naprawdę ma wyjątkową energię i chęć dzielenia się. I to jest wyjątkowe w mentoringu grupowym, który zaproponowaliśmy w ramach programu HR Razem, że każdy uczy się od każdego. Dlatego, że nie ma omnibusów. Mentorzy mają swoje wiedzę i doświadczenie, oni się tym dzielą, ale każdy ma również swoje własne doświadczenia, swoje własne tematy. Bardzo często na tych grupach my rozmawiamy o tematach związanych z konkretną sytuacją, która ma miejsce w danej firmie. I dzięki temu, że tworzymy taką bardzo małą grupę, w której możemy poruszać trudne tematy, myślę, że to jest świetna okazja właśnie do rozwoju, żeby nie ma tego, wiesz, oceniania. Jest naprawdę chęć pomocy, wsparcia, komunikacji, dzielenia się informacjami, dzielenia się również feedbackiem, bo to też jest ważne, szczególnie jeśli mówimy o rozwoju. I ja na przykład bardzo często korzystam z takiego narzędzia peer consulting, gdzie naprawdę mamy konkretny business case i wspólnie zastanawiamy się, jak go rozwiązać. Myślę, że to jest wyjątkowość tych grup i tego programu. A co jest jeszcze największą tą wisienką, ja Ci dzisiaj o tym mówiłam, kiedy zanim zaczęliśmy nagrywać to nasze spotkanie, to, że tworzą się fajne relacje. I na przykład zawsze mamy jakąś tam formę komunikacji, czy to jest WhatsApp, czy Messenger, nieważne. Grupa komunikuje się, wymienia informacjami, wymienia rekomendacjami, sprawdza, szybko testuje jakieś tam swoje pomysły. I te relacje zostają na wiele lat, ponieważ tak jak powiedziałam, ostatnio miałam bodajże grupę numer 3 i ona na przykład się nadal uaktywniła i pojawiło się tam pytanie w tej grupie i od razu oddźwięk i od razu działanie, więc myślę, że to jest też coś wyjątkowego w ramach tego programu, że my tej podróży 10-miesięczną, tą 10-miesięczną podróż rzeczywiście kończymy, ale potem dzięki tym relacjom, które zbudowaliśmy, dzięki temu zaufaniu, które naprawdę stworzyliśmy przez te 10 miesięcy, korzystamy nadal ze swojej wiedzy, ze swoich doświadczeń, czasami się spotykają te osoby, więc to naprawdę jest coś takiego wyjątkowego, dlatego że mówimy o tej wymianie, o mentoringu i ten mentoring w tym obszarze jest naprawdę taki wielowymiarowy. To jest bardzo ciekawe w ogóle, przepraszam, mam taką refleksję, że pytam Ciebie, która jest, po raz kolejny jesteś mentorką w programie, jaka jest z tego wartość i ani razu nie powiedziałaś, że to Ty jesteś tą wartością. Przepraszam, bo generalnie chodzi o to, że tak, bo to tak działa, nie? Znaczy my to moderujemy, uczestniczymy, ale to nie jest show, tak? To nie jest o mnie, tylko to jest o tych różnych wyzwaniach, ale też inspiracjach, ale też ambicjach, ale też zaciekawianiu się, nie? I w tym kontekście ten mentor bardziej moderuje tą grupę, oczywiście w jakiś mądry sposób, tak? A nie świeci tutaj, że tak powiem, świeci oczami tym tam swoją miłością i tak dalej, no. Wiesz, ja myślę tak i bardzo się cieszę, że też mamy w naszej grupie, tym takim plemieniu mentorskim, o którym ty często mówisz, właśnie takie osoby, które rzeczywiście mają potrzebę, wiesz, dzielenia się swoją wiedzą, bo też wielu z nas kiedyś doświadczyło, wiesz, każdy z nas był kiedyś mentee i wiemy, czego nauczyliśmy się dzięki tej relacji. I wiesz, i to też jest taka pewien rodzaj wdzięczności dzielenia się dalej, wiesz, i spędzenia, wiesz, tego czasu z tymi wyjątkowymi ludźmi, którzy są na takim etapie swojego rozwoju, podzielenie się tym, co mi służyło, ale też zainspirowania się, co jest teraz na rynku, ponieważ świat się zmienia. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, szczególnie my w HR-ze, że wiesz, wszystkich możliwych sytuacji, możemy się na nie przygotować i to jest właśnie o tym przygotowaniu, to jest o to, żeby do warunkach bezpiecznych, w grupie, która jest zaufana, w której możemy sobie
powiedzieć różne fajne rzeczy i też często takie trudne rzeczy. Możemy również przetestować, sprawdzić siebie, bo czasami też tak się zdarzało na mojej grupie, że ktoś miał problem na przykład z wystąpieniami publicznymi i testowaliśmy sobie to na grupie w ramach budowania strategicznej roli HR-u na przykład i to było takie zadanie, że ktoś miał pewne wyzwanie, więc możliwości jest różne. Ja myślę, że to, co jest też wyjątkowe, my jako mentorzy naprawdę staramy się podążać z tą grupą, z czego ona potrzebuje i myślę, że ta uważność, która jest, myślę, że w większości z nas jest szalenie ważna i jest tą wyjątkową wartością, którą też wnosimy. Przecudne, przecudne. Dziękuję Ci bardzo. Podsumowując, Aniu, gdybyś miała wystosować taki apel, będąc wciąż liderką HR-u, prawda? Czyli nie mówisz tego z perspektywy, wiecie, to o mnie chodzi, to tak, to chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, tylko patrzysz na to też z perspektywy wartości dla samych uczestników potencjalnych i organizacji, prawda? To tak podsumowując, żebyś miała taki apel, jakieś takie swoje osobiste zaproszenie do uczestnictwa w tym programie wystosować. W jakich słowach byś to ujęła? Powiedziałabym tak. Zapraszam do mojej grupy wszystkie osoby, które są zainteresowane rozwojem przywództwa, które są zainteresowane swoim własnym rozwojem i niezależnie, czy one są z biznesu czy z HR-u. To, co na pewno mogę powiedzieć, w naszej grupie będziemy uważni na siebie, będziemy sprawdzać różne możliwości, jak wybrnąć z różnych sytuacji. Będziemy uczyć się o różnych modelach, ale też odkrywać siebie, co mi służy, co jest źródłem mojej energii, co mnie drenuje z energii na przykład na co dzień w mojej aktualnej roli jako lider lub w przyszłej roli jako lider. I myślę sobie, że zapraszam również wszystkich HR-owców, którzy są zainteresowani rozwojem przywództwa, żebyśmy poeksplorowali właśnie w ramach takiej tej wymiany biznesowo-HR-owej, co możemy stworzyć takiego, co wniesie dodatkową wartość do naszej organizacji. I tak jak Paweł powiedział, będziemy mieć też sporo zabawy, wierzę w to, bo zawsze ci ludzie, którzy przychodzą, są szalenie energetyczni i szalenie inspirujący. Więc myślę, że to jest coś, co możemy na dzisiaj status 12 kwietnia zapewnić. Bardzo dziękuję. Byliśmy gośćmi u Ani Niziołek, senior mentorki HR Razem. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas, ten, który teraz poświęciłaś i cały ten czas, który wcześniej poświęciłaś dla tych wszystkich grup, bo to nie jest może takie oczywiste, ale poprowadzenie takiej grupy to jest mniej więcej dzień w miesiącu, trzeba na to dedykować, a to nie jest w waszych jako senior mentorów kalendarzach, to nie jest takie oczywiste, więc jeszcze raz dziękuję i zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy. Program jest realizowany w formule non-for-profit. Coach Wise nie otrzymuje z tego żadnego wynagrodzenia, ani mentorzy również nie. Jest tam opłata rejestracyjna, która po prostu wynika z budżetu jakby i kosztów. Natomiast mamy też program stypendyjny. To zawsze tak było. Jeżeli w związku z tym ktoś ma jakąś taką sytuację wyjątkową i nie jest w stanie wyłożyć finansów czy całych, czy w ogóle, to też może się do nas zwracać, bo to generalnie chodzi o to, żeby ta wiedza się propagowała i żeby to środowisko rosło, a jak pieniądze, żeby nie stały na przeszkodzie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję, Pawle.